Hospicjum imienia Łukasza Ewangelisty, podobnie jak inne hospicja w czasach pandemii, funkcjonuje na całkiem innych zasadach. Przede wszystkim zostały odwołane wizyty domowe. Było to niebezpieczne zarówno dla pacjentów, którzy są w domach, jak i dla wolontariuszy, którzy tam przychodzili, dlatego że nie mieliśmy pewności, czy dany pacjent nie jest osobą, która jest zarażona, ewentualnie która może od nas się zarazić. My przychodziliśmy z zewnątrz, a nie byliśmy w stanie każdemu wolontariuszowi co, nie wiem, 2 tygodnie robić testu. Na szczęście tak się złożyło, że żadnego przypadku choroby nie było, ale udzielaliśmy przez cały czas teleporad, ponieważ co tydzień, właśnie we wtorki między 15.30 a 16.30 było czynne biuro hospicjum i rzeczywiście ludzie dzwonili cały czas. Także ja myślę, że ta nasza działalność taka, no jak wszystkich ośrodków, telefoniczna, była jednak wsparciem dla tych osób, które nie wiedziały, gdzie się dostać. Natomiast funkcjonował cały czas magazyn sprzętu hospicyjnego i na bieżąco był wypożyczany sprzęt, oczywiście dezynfekowany. No i też było sporo zgłoszeń od osób, które ten sprzęt wypożyczały, ewentualnie go oddawały. Także tu mieliśmy kontakt stale. Dostarczaliśmy wszystkim pacjentom, którzy byli u nas zapisani, dostarczaliśmy środki medyczne na zasadzie takiej, że oni do nas dzwonili i w miarę możliwości dowoziliśmy te środki w różne rejony, od Istebnej przez cały Cieszyn tutaj i okolice Cieszyna, bo tam mamy pacjentów, w Ustroniu, z tego co dobrze pamiętam. I to chyba byłyby wszystkie na ten moment takie miejscowości, które żeśmy zaopatrywali w środki medyczne. I jeszcze tylko taka jedna była ja wiem, akcja, która właściwie miała miejsce już na początku lutego. To jest akcja taka organizowana z Fundacją Mam Marzenie z Gdańska dla dzieci osieroconych, dla naszych takich podopiecznych, którymi się zajmujemy już od lat. Oni proponują jakieś swoje marzenie i na Dzień Dziecka dostają zrealizowane właśnie to marzenie. No i w tym roku nie było tych prezentów, które oni sobie wymyślili. Natomiast dostaliśmy fundusze i dzieci otrzymały albo identyczne, albo bardzo podobne prezenty, które już właściwie w większości zostały odebrane. Cieszyńskie hospicjum zapewnia opiekę domową, dlatego koronawirus w znacznym stopniu ograniczył ich działalność. Mają ponad 30 wolontariuszy. Wspierają rodziny swoich pacjentów oraz osierocone dzieci. Na chwilę obecną jest to blisko 20-osobowa grupa. W tym przypadku brak bezpośredniego kontaktu również bardzo im doskwierał. Było takie spotkanie po prostu już takie, które mogło być, bo oni bardzo tęsknili. To była chyba grupa, która najbardziej tęskniła za spotkaniami, bo nie można się, bo oni się co miesiąc spotykają, a tutaj nie można było tak się spotkać. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik-Telesz.